Dzień dobry. Zazwyczaj na kanale mówię o sztuce, czasami mówię o książkach, a w marcu mówiłam o sztuce tworzonej przez kobiety. Więc dzisiaj zapraszam Was na materiał, który łączy w sobie te wszystkie trzy rzeczy czyli na moją opinię na temat książki Surrealistka. Materiał ten powstaje we współpracy z wydawnictwem Rebis, ponieważ książka jest ich nowością wydawniczą, dostępna jest na rynku od kilku dni. Oczywiście w opisie macie. Link, żeby można było ją kupić. Na początek uwagi dla bibliofilów: książka jest w miękkiej okładce, ale ładnie się zachowuje, grzbiet się nie łamie i wydana jest na żółtym papierze, więc oczy nie bolą. Jeżeli dla kogoś jest to problemem, to możecie być spokojni o swoje oczy. A jeżeli chodzi o treść tej książki, to jest to historia Leonory Carrington i historii jej. W związku z Maxem Ernstem. I o ile wydaje mi się, że Maxa Ernst'a nikomu nie trzeba przedstawiać, bo no to jest czołowe nazwisko wśród artystów XX wieku, o tyle Leonora Carrington została gdzieś tam zapomniana, jak to często bywa z kobietami w artystycznym świecie. Wydaje mi się, że wraca do łask. W ostatnich latach coraz częściej można trafić na jej pracę. Leonora Carrington była surrealistką, tworzyła. Prace takie moim zdaniem w stylistyce baśniowej, bajkowej. Często pojawiają się tam stwory, które nie istnieją, dużo osób. Często postacie na jej obrazach mają taką jakby specyficzną aurę dookoła siebie, więc przynajmniej moim zdaniem, Leonora jest nie do pomylenia. Z nikim innym. Historia nie opowiada całego jej życia, tylko, tak jak powiedziałam, drobny wycinek to jest 6 albo 7 lat, w trakcie których była związana z Maxem Ernstem, i właściwie o nich jest ta historia. I mimo tytułu Surrealistka, to książka jest w dużej mierze Romanse. Więc, jeżeli jesteście fanami bądź fankami tego gatunku literackiego, to powinniście być zadowoleni, zwłaszcza jeżeli jesteście na kanale, więc prawdopodobnie lubicie sztukę, więc połączenie sztuki z romansem może trafić w Wasze gusta i ten jej związek z Maxem Ernstem wybija się zdecydowanie na pierwszy plan, ale to nie znaczy, że nie ma tutaj sztuki, bo sztuki jest po prostu ogrom w tej książce, chociaż jeżeli jesteście sceptycznie nastawieni do romansów, to być może książka nie spodoba wam się aż tak bardzo, bo no jednak jest to duża jej część i zdecydowanie przeważa to w treści. Jeżeli chodzi o to, czy faktycznie trzyma się wydarzeń historycznych, to wydaje mi się, że w większości tak. Mi w oko Wpadła tylko historia z jej ojcem, który w tej książce ma tak wysoką pozycję społeczną, że ma dostęp do samego Hitlera i może z nim negocjować. Nie wydaje mi się, żeby tak było, ale być może nie mam pełnych informacji, ponieważ ojciec Leonory był związany z przemysłem, więc nie wydaje mi się, żeby miał aż tak wysoką pozycję, ale być może ja tutaj czegoś nie wiem. Ale nadal ten wątek w książce jest taki bardzo poboczny. On trochę pchnie fabułę do przodu, ale myślę, że ona i tak by postąpiła w tę stronę, nawet bez tego, więc totalnie wybaczam. Jeżeli chodzi o inne rzeczy, to w większości się to trzyma. Chociaż oczywiście pojawiają się tutaj na przykład spotkania grup surrealistów, więc trudno powiedzieć, czy faktycznie takie były. Wiadomo, że no, dialogi muszą być zmyślone, ale jeżeli chodzi o. Na przykład postacie, które się tu pojawiają, to jest to cała śmietanka artystyczna tamtego czasu. Wśród osób, które są tutaj postaciami drugoplanowymi, tak to nazwijmy, jest chociażby Dusza, Dali, Tangaj, Leonor Fini, a później także Peggy Gagenheim. Pojawiają się opisy wystaw, w których brali udział, i to nie są zmyślone, wystawy tylko te, które się faktycznie odbyły, czyli chociażby wystawa kobiet w Art of this Century. Już w Nowym Jorku u Peggy Guggenheim pojawia się ta instalacja z czystą taksówką. Więc tutaj jest dużo takich elementów, które znamy z historii sztuki, wiemy, że one po prostu rzeczywiście były. Jeżeli chodzi o same obrazy, które... Tworzy ten duet, to w przypadku Maxa Ernsta jest tego bardzo mało. To znaczy, pojawiają się elementy, że on coś tworzy, że tutaj nie może bo rzeźbi, tutaj coś sprzedał, ale nie ma konkretów. Natomiast w przypadku Leonory pojawiają się konkretne obrazy. Ona podaje tytuły prac, nad którymi tworzy i to są prace, które rzeczywiście powstały, więc jeżeli ktoś sobie to wygoogluje, no to może to być jakaś dodatkowa warstwa. Jeżeli chodzi o pozostałe rzeczy, to na zdecydowany plus jest research autorki. I ja wiem, to nie jest książka naukowa, tylko zdecydowanie taka lekka, przyjemna lektura, nie coś, z czego mamy czerpać informacje, ale jest w niej dużo takich smaczków. Wydaje mi się, że mogę już je nazywać easter eggami, i jeżeli jesteście osobą, która co nieco wie o tym środowisku artystycznym, surrealistycznym i no, tym wszystkim, co się działo w tamtym czasie, to na pewno wyłapiecie te rzeczy. Nie powiem wam teraz wszystkim, bo zabrałabym wam całą przyjemność, ale dwa, które utkwiły mi w pamięci, no to pojawia się tam takie zdanie, że. Tutaj jest Frida Kahlo, która jest surrealistką, chociaż nie wie, że jest surrealistką, i to się oczywiście odnosi do cytatu samej Fridy Kahlo, która tak o sobie powiedziała. Druga scena, która zapadła mi w pamięci, to jest rozmowa podczas jednego ze spotkań i wśród, niej, wśród osób zebranych jest André Breton. I jest dosyć zażarta dyskusja, i Braton coś tam mówi, i druga osoba mówi do niego, że: No, ty to może lepiej się nie odzywaj, bo w sumie to napisałeś tylko manifest i nic więcej nie robisz. Więc jeżeli wie się, że Braton napisał manifest Surrealizmu, no to to jest taki smaczek, który gdzieś tam się wyłapuje, i przynajmniej ja czerpałam bardzo dużo satysfakcji, znajdując te takie rzeczy, które wiem, że faktycznie były, a zostały tak niby mimochodem wplecione pomiędzy dialog, ale wiem, że autorka ma wiedzę na ten temat i że faktycznie zrobiła porządny research do tego, więc od razu się to znacznie lepiej czytało. Jeśli chodzi o drobny minus tej książki, to tytuł to jest surrealistka i ja liczyłam na bardzo rozbudowaną historię Leonory i to nie jest tak, że jej tutaj nie ma, ale ponieważ historia skupia się na latach, w których ona była w związku z Maxem Ernstem, to Ernsta jest w tej książce bardzo dużo i nie wiem czy to źle, ale Ernst jest osobą bardzo może nie bardzo, ale jest toksyczną i taką, z którą ja na pewno nie chciałabym się związać na dłuższą metę. Natomiast ona tutaj za nim totalnie szaleje, więc nawet jak są te fragmenty w całości poświęcone Leonorze, to gdzieś tam mimochodem się pojawia, że ona za nim tęskni, albo o nim myśli, albo jest ciekawa, co by powiedział na temat pracy, nad którą właśnie siedzi. I to są takie drobne rzeczy, a miałam wrażenie, że cały czas czytam o Maxcie Ernście, a nie chciałam o nim czytać, chciałam czytać o Leonorze. Ale to jest być może mój zarzut, bo być może podeszłam ze złym podejściem do tej książki, no bo to nie jest biografia Leonory, tylko powieść, więc no... Jeżeli teraz wy już wiecie, no to może podejdziecie z innym jakby mindsetem i nie będzie wam to zupełnie przeszkadzało. Jeżeli czytaliście tę książkę, już, jeżeli już zdążyliście przeczytać tę książkę, to jestem bardzo ciekawa, czy mieliście podobne odczucia, czy może... Wymyślam. A wy myślicie coś zupełnie innego. Tej sztuki w książce jest tutaj bardzo dużo. Oni cały czas mówią o tworzeniu, o wystawach, o sprzedaży itd. I naprawdę się czuję, że to nie jest tak, że ktoś tam gdzieś w tle wrzuca jakiś wątek artystyczny, tylko że faktycznie to jest historia o artystach, którzy żyją tym artystycznym światem. Więc moim zdaniem zdecydowanie na plus. I od razu powiem, że jeżeli jesteście osobami, które nie mają dużej wiedzy na temat sztuki, a książka w jakiś sposób was zainteresowała, to wydaje mi się, że nie będzie to w żaden sposób przeszkodą, bo historia jest po prostu historią, i ona jest poprowadzona logicznie i konsekwentnie. Więc wydaje mi się, że to, że nie wyłapiecie jakiegoś tam puszczenia oczka autorki do czytelnika, no to. To raczej nie wpłynie za bardzo na całkowity odbiór. Natomiast rzeczą, która trochę może wpływać, jest to, że ponieważ mówimy tutaj o postaciach, które były rzeczywiste i które są naprawdę takimi popularnymi nazwiskami, jak no, ten wspomniany Dusham czy Dali, to mam wrażenie, że autorka wychodzi z założenia, że my wiemy, kto to był, jak oni się zachowywali, co tworzyli, po prostu jakimi byli ludźmi, w związku z czym nie robią. Nie ma tutaj właściwie ich takich charakterystyk, opisów, takich, jakie by były, gdyby byli po prostu postaciami z książki fikcyjnej. Więc to może być wada, ale może też nie mieć to absolutnie żadnego znaczenia. Możecie po prostu przyjąć, że taka jest konwencja, że o postaciach drugoplanowych wiecie zasadniczo niewiele i nie będzie wam to zupełnie przeszkadzało. Narracja jest tutaj prowadzona dwutorowo. Mamy dłuższe fragmenty dotyczące życia Leonory i Maxa pod koniec lat 30. Oraz takie krótkie, kilkustronicowe fragmenty dotyczące historii Maxa z roku 40 i 1941, gdy on został zamieszany w wydarzenia wojenne. Ta książka jest dobrą rozrywką, zwłaszcza jeżeli lubicie romanse i lubicie, jeżeli wątki artystyczne, życie artystów pojawia się w książkach, to tutaj jest go bardzo dużo, więc powinniście być. Usatysfakcjonowani lekturą. Mi ona zajęła dwa wieczory, więc wchodzi całkiem nieźle, przyjemnie się ją czyta. Oczywiście nie. to nie jest książka naukowa, więc jeżeli robicie research na temat surrealistów, to może nie jest najlepszym źródłem wiedzy. Ale jeżeli chcecie sobie coś w weekend przyjemnego poczytać na kanapie, albo już niedługo być może zabrać coś na wakacje, to wydaje mi się, że ta książka będzie dla Was dobrą propozycją. Hmm. Jeśli już ją czytaliście, to dajcie znać. Co o niej myślicie i czy moje odczucia pokrywają się z waszymi? Jeśli jeszcze nie czytaliście, to możecie dać znać, czy na przykład macie od teraz w planach to zmienić i przeczytać tę książkę. Jestem bardzo ciekawa, co o niej myślicie. I jeszcze jedna rzecz, niezależnie od tego, czy po książkę sięgniecie, czy nie, to uważam, że ona robi bardzo dobrą robotę z tego względu, że wyciąga nam na pierwszy plan w historii, która jest dostępna dla wszystkich, bo jak powiedziałem, to nie jest książka naukowa. Postać artystki, która nawet w środowisku artystycznym nie gra pierwszych skrzypiec, tylko jest tak trochę na marginesie, więc zrobienie z niej głównej postaci w literaturze, która jest dostępna, jakby z założenia dla wszystkich, bo nie potrzeba wiedzy, żeby tę historię poznać, moim zdaniem to jest bardzo duży plus i wydaje mi się, że taki sposób popularyzatorstwa wiedzy artystek, ich biografii, chociaż w sumie artystów też, może być dostępny. Dla większej ilości osób niż nawet najlepiej wydana taka totalnie profesjonalna biografia, bo po prostu ona może odstraszać całą formą, przypisami, wielką bibliografią na końcu, a to jest podana nam lekka, przyjemna historia. Tu mamy romansik, tutaj piją szampana, tu jedzą truskawki, tutaj coś malują, a wydaje mi się, że nazwisko już wtedy zostaje w głowie na dłużej. Więc y, moim zdaniem to jest główna zaleta tej, tej książki, pomijając już. Kwestie fabularne i to, czy się to komuś podoba, czy nie, to już sam fakt wyciągnięcia akurat tej postaci jako postaci pierwszoplanowej ode mnie wielki plus. Bardzo dziękuję wydawnictwu Rebis za to, że się do mnie odezwało z propozycją przeczytania i powiedzenia paru słów na temat tej książki. Z mojej strony na dzisiaj to tyle. Jak zawsze zapraszam Was do subskrybowania, komentowania i dawania łapek pod tym filmem. Zapraszam Was także na mojego Instagrama, gdzie się teraz bardzo dużo przedmaturalnych rzeczy dzieje. I co? Miłego dnia! Widzimy się niebawem. Cześć!